i zobaczymy ten plecak z fraktali. A nie, nie zobaczymy, no bo tam te są potrzebne. Spirit Shardy. To lipa. A ile mam tutaj currency? No to też ewentualnie dzień albo dwa dni i miałbym też z tego jakiś ascendowy przedmiot. A ten się świeci na różowo. Dobra. Teraz agonii ile mam? 0. 63. Okej. A czemu ja mam tylko... Jednego muszę odebrać. No to najwyżej to dokrafcimy i tyle. Materiały mam. To bez problemu. Będziemy mieli na to. I tak, to muszę jeszcze skrafcić. To. To w sumie będę jeszcze potrzebował. Nawet jak to skrawcę, to jeszcze jedno będę potrzebował. A tam, kupujemy na instancie. Co się będę przejmował? Golda trochę mamy. Z Wizard's Vault'a. Okej. Jeszcze jedna agonia musi się kupić. Jak zrobisz w linii, będziesz miał 100? No to fajnie. Już spokojnie na tier 3 będziesz mógł wchodzić. A, to jeszcze trzeba kupić... 5. To możemy skrafcić. No i wszystko będziemy mieli. No ale wiecie, jak macie kasę, no to możecie to też bezpośrednio po prostu kupić na Trading Poście za 20 golda i tyle. Ale też gdzieś tam chciałem pokazać ten cały proces, jak się to krafci. I nie zaznaczajcie tego. Bo to wam przepali ten item. Na research note. Okej. Zakładamy buty. Agonia w buty. Runka w buty. Runka w armor. Jeszcze jedną agonię musimy mieć. Czyli mamy jakąś opcję na backpiece w końcu, czy nie? No bo tutaj są Philosopher Stone'y potrzebne. Tutaj też, tutaj też, tutaj też. Te są raczej drogie. Tutaj już 50 golda i Vision, ale Vision Crystal to moglibyśmy sobie ogarnąć. Raczej, no ale też Damaski to jest droższa opcja. Więc raczej nie ma szans. To są jakieś backpisy.
Ale to jest z kolekcji, to też długo byśmy robili. Okej, no i to jest ten z kolekcji fraktalowej. No i to by była ciekawa opcja, tylko że trzeba by całą kolekcję zrobić chyba, nie? Żeby tego Finite Result zdobyć. A nie, to się kupuje. Aha, after completing achievement. To się kupuje. Aha, tu są te CM-y. O, to też trochę byśmy robili. No bo ten prototyp tak czy inaczej będę musiał kupić. Są dwa różne w ogóle. Bo to jest ascendowy i to jest zwykły. Exotic. Są cztery różne warianty. No ale on też potrzebuje 24 Spirit Shardy. A te kryształki? Tyle samo. Mam 23, no ale chcę to gdzieś tam zachować na ten armor. Agonia chyba się nie kupiła. To kupujemy instant. Dobra, mamy jeszcze 30 golda w zanadrzu. Agonii teraz mamy ile? 81, no z potionem to będzie 90-96. Więc raczej bez problemu damy sobie radę na tier 3. I z tier 3 też gdzieś tam będziemy mieli dostęp. Do większej ilości paczek, do większej ilości golda. Też będą wypadały materiały na ascendowe ringi, żeby infuza zrobić. Drugi, trzeci w sumie slot do ringów na agonie. No bo jeszcze tak naprawdę brakują nam akcesoria, które w sumie moglibyśmy za laury kupić. Ciekawe jak to by wyglądało. Gdzieś to był ten vendor. Laurel. Też za misje gildyjne moglibyśmy kupić, no ale za dużo tych currency nie mam. Amuletu nie chcę, bo w amulet nie da się włożyć agonii. O, 40 i 50. 40 laurów. 40 laurów to jest jakieś 35 golda? Jak miałbym to w sumie spieniężyć? No niby jest to jakaś opcja. Bo te laury też możemy sobie wybrać stąd. Wizard z Volta. Mamy ich 150. No to dużo jest.
Tylko że 5 laurów kosztuje 50. Więc bym potrzebował 400 punktów na jeden akcesor. No ale na razie spróbujmy sobie wejść po prostu na ten tier 3, zobaczyć jak się będzie biegało. Bo za gonią już nie powinno być problemów. Muszę światło zapalić. Ciemno się trochę zrobiło. Dobra. Join. Zobaczmy, czy oni w ogóle mogą odpalić tier 3. Join. Okej. Odpalę im to, wezmę, zostawię. Nice. Jakie mamy tutaj... na tier 3. Silencer w 106 agonii jest potrzebny. Może być ciężko Silencerfa zrobić. Ale tutaj jest ok. 81. No Silencerfa może być ciężko. 95. W sumie mogę wejść i zobaczyć, jak ta agonia będzie mnie tłukła. Zaraz zobaczymy. Palamy sobie to. A nie, bo ja nie wybiorę z tego. To nie zobaczę, po ile mi to będzie bić. Chyba że zrobię inaczej. Za kolina, no. Tak też nie zrobię. Nie mogę wybierać. Piękne imię, wiem. Dailies. Dobra, mamy party na daily. Yo. YOLO. Wezmę tam, do nich dojdę. Dobra, kto chce iść na tier 3 jeszcze? Są dwa miejsca. A co tam dają? Pyszne rzeczy. Pyszności. Tego mam 21, więc teoretycznie mam 300 fraktal relików. Bana z Afriko? A czemu? Rozdają takie rzeczy?
Potki sobie kup. Let's go. Nie będziemy stać. Wystarczy, że napiszecie na czacie, że macie mniej niż 3. A to już... To już stare jest, Krzychu. Nawet jest taka emotka na Twitchu. Mam 12 lat. I emotkę możesz napisać. Jak ona się tam nazywała? Pamiętacie? Ktoś tego używał ostatnio. No właśnie, ja muszę zmienić builda. No tego quicknessa, nie? Nie mogę znaleźć teraz tej emotki, ale jakaś była. Akurat jak chciałem zmienić legendę, no to Burning dostałem na postaci Combat. I nie mogę zmienić. Unlucky. I kombat mi teraz nie zejdzie. Muszę do końca dobiec. A Mistloka nie wezmę, no tak. Nie widziałem. Marksmana, nie widziałem. Ja tam jakoś tego nie śledzę za bardzo, wiesz? Druida widziałem, ale to stary już. O, mamy piątą osobę. Ja na fraktalach wezmę te Battle Scarsy chyba. Bo bez healera będziemy. To coś mnie tam zawsze wyleczy. Tego majta muszę mieć, żeby im rozdawać. Abym sobie redukcję obrażeń wziął. Ale to i tak chyba agonia przybija się przez te wszystkie efekty. Dobra, i rzucamy w niego. Jeszcze dwa. Dobra, Battle Scars, Battle Scars, Battle Scars. No, schodzisz na dół? Na dół niech zejdzie. Ktoś go tam u góry już bije. To bijemy go u góry. No i tak zszedł. Idziemy shortcutem. Podskakujemy, żeby mnie ogień nie zjadł. I tak mnie chyba zje. Dodge. A, zjadł mnie. A, bo oni poszli tą normalną drogą. A, no dobra. No to se poczekam. Heala nie miałem na dragonie. A ciekawe, czemu z kombatu nie mogę wyjść. O, to pójdziemy sobie tą normalną drogą. Dawno tędy już nie szedłem. Tak szczerze, z kilka lat. Jak tutaj się szło? Dzięki.
Dobra, no i lecimy. Jest dobity CC bar. Pięknie. Dobrze. Ciekawe, czy będzie panisz za brak centaura tutaj. Chyba aż tak źle nie będzie, co? Chociaż one immobilizują strasznie. Ile kliknę? Trochę słabo ten heal mnie podleczył, akurat boss się sfazował, a chciałem przyjąć na siebie ten atak, żeby mnie podleczył. Oho, tu może być problem. Pali nas strasznie ta ziemia. Oho, immobilize, immobilize ciągle. No właśnie. Te elementale bi... Jak ktoś leży i widzicie, że ktoś atakuje mobka, to trzeba go dobić. To najlepszy sposób jest. Bo i zabijecie moba, i ta osoba wtedy wstanie. Dobijamy to, dobijamy. Do końca, dobra. Ile tutaj kliknę, to na pewno nie zginę. Dobrze. Te elementale podobijać, bo to tylko nam przeszkadza. W żaden sposób nie pomaga. Dobra, dobijmy to CC. Jak tak to tutaj wygląda, to... Może być problem tam na tej 75, ale na razie jest ok. Najważniejsze, że daily są zrobione. Expik wpada. No, tier 3. Swampland teraz. O, Swampland na tier 3 chyba będzie ciekawy. To jest chyba jeden z najgorszych fraktali na tier 3, nie? Bo już jest mało czasu, żeby to przenieść i ludzie totalnie nie ogarniają, że można po drzewach chodzić. Tu może być ciężko. No, ale zobaczymy, jak to wyjdzie. Ja gdzieś tam postaram się ten najdalszy wziąć. Dobra, na first person patrzymy na pułapki, żeby nie wpaść. No, no i wpadłem. Ktoś już podniósł? Za szybko. No i jak my to mamy teraz? No dobra, spróbujemy to donieść. 17 sekund i jeszcze jest, ale... Aha, wpadłem. A, czyli reset robimy. No to robimy reset. Dobra, żeby nie wpaść, żeby nie wpaść. Tu, dobra. Okej. Okay. Na czacie można gdzieś tam ready napisać. 3, 2, 1 i lecimy. Tutaj na drzewo. No, wchodź. Hop. Bokiem, dobra. I uważamy na trapy, żeby w to nie wpaść. Dobra, ten chyba doniesie, co? Swiftness mu dam. Będzie szybciej biegał. Raz, dwa. No, donieś. Dobra, udało się. Nie było tak źle. Mistloka i tak nie mam. Są tu wszyscy? Chodźcie, chodźcie. Speedrunik fraktalowy, tier 3.
Toxic Trail jest. Moby zostawiają pod sobą taką plamę. I to bije i nakłada poisona, czyli redukuje healing. Trzeba na to uważać. I mamy też outflanka. Otrzymujemy większe obrażenia, tak? 100% damage when attacked from behind. No dobra. Ja tutaj od razu słapnę sobie na staffa, bo trzeba będzie szybko CC bara zbić. Nice. I do 75. Pięknie. I lecimy dalej. Stoimy na zielonym, zabijamy moby. Wiesz co, Geryon, poczujesz na 75 agonię. Tam pewnie nie wystoisz. Ja chyba też nie. Zobaczymy, jak to będzie. Na 75. Czy te moje 91 agonii wystarczy? Cześć, Kamolek. Fryz dojebany? No, jedni mówią tak, drudzy mówią nie. I też mamy nawet ładne. To też w zależności od tego, jakie kondycje są na agonie. Mówiąc kondycje, nie chodzi mi o kondi, o burning czy coś, tylko w jakich momentach się agonia nakłada na ten, na tym 75 fraktalu, co jest ważne. Jeśli łatwo będzie to jakoś zewajdować, to może się uda zrobić. Dobra, jest Bloomhanger, leci do nas. Poprzedodżujmy, nawet mogę heala w sumie kliknąć. Chyba nawet muszę. Kolejna osoba nam leży. Nie, 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 tak nie może być. No i jeszcze we mnie wjechał, jak go podnosiłem. Tego nie mogę bić, nie? Podnieśmy go, dobra. Czego zlurować tutaj? Też wybijmy te wszystkie poisony, bo to też jest dość upierdliwe. Okej. Nie potrzebujemy 4 osoby. On tam dalej leży. Nie potrzebujemy 4 osoby. Idź, idź tam, tam, tam. Tam to podnieś. Czemu ty za mną biegniesz? Tu trzeba wispy podnieść. On za mną biega. Nie biegaj za mną. No, chyba nie zdążymy. Chociaż jak mu swiftness dam? O, nie. No, nie ma szans, będzie wipe. Slash GG. No ale widać, że totalnie nie wiedział, o co tutaj chodzi. Na tym ostatnim etapie to jest na czas i trzeba te wispy zanieść. Jest na minimapie wszystko pokazane, gdzie iść i strzałki są, gdzie zanieść. Dobiję CC, dobra.
Okej. No może mnie lubi, bo za mną biega, nie wiem. Zobaczył jakaś zakulina. O, będzie wskakiwał. Dobijamy CC bara. Chyba zawsze jest tak, że po tym jak on wskoczy, jest CC bar do zbicia, to można się już przygotować, żeby go właśnie zbijać. O, dobijmy go. Dopóki on się taki biały nie zrobi, to go można bić. Dobra. Ile jeszcze? No, kawałeczek. Creature skilled. Musimy to dobić. Dodge. Dobra, dobijamy CC bara. Okej. Dobijemy go tutaj? Chyba nie. Ty, Geryn, powinieneś już mieć tutaj te potiony. To byłoby ci dużo, dużo łatwiej. Offensive, defensive, o. Masz? No nie masz tych, co ja tutaj, zobacz. Te kolorowe. A, dobra, ja tego pójdę szybko. Mam 10 sekund. Powinno się udać. Dobra, no i dobijamy go już tutaj. Poczekam na stafie, żeby od razu mu CC bara zbić. Uważamy pod nogi. Dobra, skrzynka podniesiona. I lecimy na trzeci. ...106 agonii. Zobaczmy, ile to bije. Jeszcze jest no pain, no gain. Chyba dam radę wystać. Aż tak źle nie jest. Aż tak źle nie jest z tą agonią. Powinno być ok. Też zobaczymy, w jakich momentach ta agonia będzie bić, bo nie do końca wiem. Szkolamy się. Dobra, bierzemy ze skrzynki. Klikamy dwójeczkę. Kolejna skrzynka, jedyneczka. Celujemy na drugą stronę.
i ziplinem. Nawet tego fooda mogę kliknąć. Gdzieś tam po salwage'ujemy to sobie. Pięknie. Tutaj na pewno assassina zostawię, żeby ten no pain, no gain ściągać. Bo mam tutaj boon remove'a. Nawet się podświetla na niebiesko. Powinno być ok, szczególnie, że mam te Battle Scarsy wrzucone pod healing. Też gdzieś tam to mnie będzie leczyć. Dobra, no i lecimy. Na grzybka. Ciekawe, czy bez jedynki dałoby się przelecieć. No, bez problemu. Dwa razy trójka tylko wystarczy kliknąć. Bo tam powinienem jeszcze ten spadochron odpalić. Wybijamy wszystko. Okej. No i lecimy. Dolecę? A nie doleciałem. No to jeszcze raz. Szybciej spadochron wezmę, odpalę. Troszkę dłużej to trwało, no ale... Też w sumie tym grappling hookiem można wylądować. Tutaj kliknę X szybciej. Wystarczy, że gdzieś tam na ziemię wyceluję. On się tak złapie i wyhamuje. Dobra, heala klikam. Trzeba się podleczyć. No zobaczymy, jak to pójdzie. Ta agonia w sumie nie bije dużo, ale jak kilka staków dostanę, to może mnie nieźle tutaj poturbować. No, Fira będą łapać na pewno. Plecami trzeba stać. O, no i już. Pierwsze. Zbijemy CC. O! Nie, nie zbijemy. Nie udało się. Nie dobiło. Dobra. Dobra.
buny stripnięta. Muszę o tym pamiętać. Też mamy nekromantę, jest Reaper. Reaper też buny będzie stripował. Dobijemy go tutaj. On tak dużo nie bije wcale. Tier 3, no. Doleczę cię. Znowu plecami. Zawsze jak oko jest, to trzeba plecami stać modelem postaci. Dobra. Ale czy kto wie? Geryon? Chyba nie. Skąd ma wiedzieć? Jak łapie Fira, to chyba nie wie. A, Reaper. Ale to Reaper czy chce, czy nie chce, to jak on Greatswarda 4 rzuca, to i tak będzie stripował, nie? To bardziej o to chodzi. Dobra, plecami stoimy. No zobaczymy, czy gdzieś tam będzie stripował, no bo ja nie zakładam, że on weźmie osobnego spela, osobną umiejętność pod stripowanie, no ale zobacz, widzisz, ściągnął. Bo on tą czwórkę rzuca na Greatswardzie, nie? I to już ściąga buny, a ja robię tak, cyk, i ściągam kolejny raz. No bo tak naprawdę tym ściągnięciem bunów tutaj zwiększam obrażenia całej grupy o 33%, jak nie więcej. Bo niektóre klasy też tam troszkę kondy biją. Dobra, odchodzimy z tym polem. Musimy uważać. Uważajcie przy nim, on bardzo dużo kondy nakłada. Kondycji, więc i jakoś tam nie chcecie też stać. O, stoimy plecami. O, zbiliśmy mu już 10% HP. Mogłem poczekać z tym stripem, bo teraz sobie kolejnego narzucił. On to co 20 sekund rzuca. Z tym chcemy odejść. Tutaj będzie CC bar do zbicia. Zmieniam na staffa. Klikam heala. Okej. Buny ściągam. Oni tam się rezają, no to jest, nie wiem, czy to jest sens. Możemy spróbować cię resnąć, ale... A ten jak tam wleciał? On już nie wyjdzie stamtąd, co znowu Fir jest. O, wyszedł. Jakoś. Jak on się przeteleportował? O nie, bo za mną teraz biega. I się uwziął na tym, co leży. Podniesiemy go. Ila użyje szybko tego swojego. Dobra, trzeba odejść. No to będzie długa walka. Na pewno. Spróbuję cię doresać. Ale kondycji mam dużo. Muszę zacząć go bić, budy mu stripnę. Nie wiem, czy mamy kogokolwiek, kto może buny stripować. Fajnie, jakbyśmy Scourge'a mieli jakiegoś. No w sumie obojętnie kogo. Wbijamy CC tutaj. Nice. Ja na staffie mogę niby czyścić, ale ja też nie chcę się na staffa swapować, żeby buny, czy żeby kondy czyścić. Bo lepiej, żebym obrażenia robił. Dobra, stripnięte. Aha, ty znowu leżysz. No to nie ma sensu podnosić nawet. Nawet nie zauważyłem, kiedy się wywaliłeś. To chyba agonia cię zabija, bo nie wiem, co innego może cię zabijać. Jak w tym aksie stoisz, to agonia bije? Nie, agonia się nie nakłada. Ataki bossa też nie nakładają, to nie wiem od czego. Wywalasz. Dobra, buny trzeba ściągnąć. 72%, no... Tragedii nie ma. Ale ten torment, strasznie. Obracamy się. Dobijamy CC. O, nie mam energii. Akurat mi się energia skończyła. Dobra, i do 66 trzeba.
go dobić. I będziemy mieli fazę. Okej, to są te sznurki. I mamy sznurek, klikamy special na krawędź. I jedynką trzeba wycelować, przeskoczyć i zabić. I grzybkiem się wracamy. A, fear, agonia. No, fear to na pewno agonia nakłada, no. Ale znaczy się na pewno. Nie zdziwiłbym się. Każdy ogarnie tego swojego ada. Czy to nas zabije? No, to też agonia nakłada. Muszę mnie zresać. Oni nie wiedzą, jak działa ta mechanika. O, nie wiem, czy jest sens to robić. To szkoda czasu tylko jest. Najlepiej skipnąć ten fraktal, bo zanim my to ogarniemy, każdy ogarnie, co trzeba zrobić. To widzisz, to ciągle będziemy się tylko resać. Chyba bez sensu. Skipujemy ten fraktal. Ja też agonii nie mam. Troszkę szkoda czasu. Ten już się wywalił. Możesz depsa... Ale to... Nie wiem, czy jest sens. No bo co, teraz będziemy kogoś wywalać, wejdziesz, to oni też się będą dalej wywalać. I to... No to nadal będzie trwało. No zobacz, no ta walka już trwa 6 minut. Co najmniej 6 minut, chyba że to się... No tak, 6 minut jest. A on ma dopiero 65%. No to 1/3, no to zobacz, to 20 minut tego bossa będą bić. O, już się wywalili, no to bez sensu. Ale zobaczmy, może jakoś tam im się uda. Bo tak naprawdę ja się wywaliłem tylko dlatego, że dostałem agonię, która wystrzeliła z bossa przy nieudanej mechanice. Ktoś nie zrobił tego mobka, nie zabił. Bo jak każda osoba zabije, to w ogóle on z tego nie strzela. Nie ma obrażeń. No bo generalnie jak miałbym agonię, to by mnie nie zabiło. Nawet jakbyśmy to sfailowali. Na challenge mode'cie. Got to go, no słuchaj. Chciałem tylko zobaczyć, nie, jak to będzie wyglądało. No bo oni mają agonię, no to mogą próbować, a ja też... Przy założeniu, że znaliby mechaniki, to by było ok, ale jak nie znają, no to... Bez agonii nie mam co tam siedzieć nawet. Gdzieś tam dobiję tą agonię jeszcze później.